Śląskiej, a będzie to Ogier Aron z numerem katalogowym 1. Ogier Aron to Ogier Lasy Śląskiej, urodzony 23 kwietnia 2012 roku w Maścikale. Jego hodowcą jest pan Adam Borczyk z miejscowości Żakowice na terenie województwa łódzkiego, a właścicielem pan Piotr Zemełka z miejscowości Łan. Prezentowany Ogier Aron to syn Ogiera Nomen i klaczy Angora Hutor. Jego aktualne wymiary to wzrost 171, obwód klatki piersiowej 202 i obwód nadpęcia 24. Suma punktów motywacyjnych po zakładzie treningowym 82. Prezentowany Ogier ukończył trochę działalności w Książu w zeszłym roku z wynikiem dobrym w miejscu 11. Aron to przedstawiciel rodu Ogiera Kontor, syn Ogiera Nomen wspomnianego, po Archimedes Atentum Centimo. Jego przodek, Ogier Centimo, został wydzierżawiony do stadniny Strzelca Polskiej w 1983 roku i był tam używany w hodowli do 1985 roku. Pozostawił wiele dobrego potomstwa charakteryzującego się poprawnym pokrojem i nieprzeciętnym ruchem. Między innymi były to ogiery Butanol, kryjący wiele lat w stadninie koni strzego, Arsen, ogier, który nie zostawił wiele sztuk potomstwa, ale wsławił się udziałem w zawodach zaprzęgowych w zaprzęgu S.O. Książ położonych przez Czesława Konicznego, odnosząc zwycięstwa w konkursach międzynarodowych. Ogier Lancier pozostawił w S.A. Strzelce Polskie wiele dobrych graczy i wreszcie ogier Archimedes, ojciec kapitalnego ciemnowniadego ogiera Nomen. Sam Nomen przekazuje potomstwu specyficzny ruch i nieprzeciętną uretę. I dlatego do tej pory hodowcy chętnie kryją im swoje klacze. Matka ogiera Aron to wspomniany ogier Hutor, prywatnej hodowli jest ogierem, który występuje w rodowodach bardzo wielu Ślązaków. Szeroko był użyty na terenie województwa dolnośląskiego i opolszczyzny. Przekazuje potomstwo stary typ konia śląskiego. Bardzo prosimy o prezentację ogiera Aron w ruchu bluzem. Thank you.